Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj pokażę Wam, jak za pomocą GUI Generic ze strony internetowej wgrać do Sonoffa Basic swoje oprogramowanie. Miałem już chyba dwa albo trzy pytania, no niestety brakuje mi czasu. Jak wgrać soft na przykład do skrzynki na listy czy do wyświetlacza, czy na przykład też takie pytanie miałem do czujnika temperatury i wilgotności powietrza na Sonoffie Basic. Dlaczego ta płytka? Dlaczego pytacie o tą płytkę? No bo na tej płytce jest wszystko. Może ma mało wyjść i także to nas trochę ogranicza w budowaniu różnych urządzeń, ale ma w sobie zasilacz, ma przekaźnik, są wyjścia, które możemy właśnie podpiąć do wyświetlacza, czy do jakiegoś czujnika temperatury, czy do krańcówki chociażby. Także co robimy? Nie używając programu Flash Dovlat Tools i nie czyszcząc pamięci, bo na pewno wcześniej było coś wgrane w tym Sonoffie, pokażę Wam, jak tutaj właśnie swój soft wgrać. Wybieram sobie Sonoffa Basic tą wersję taką, która tych wersji jest naprawdę dużo, ale to jest taka podstawowa wersja. Zobaczy, ile tych Sonoffów jest. Bardzo dużo. Ja tą podstawową wersję wgrywam. Wybiorę sobie może najpierw skrzynkę na listy, ale tak przemyślałem sobie, jak powiadomienia na tą skrzynkę na listy. No najlepiej jest push over, czyli trzeba się tam zarejestrować i wprowadzić swój API token i user key. Ale to Wam pokażę. Dzisiaj tylko jest programowanie. Jak to zaprogramować, żeby każdy sobie sam po prostu mógł zrobić taką skrzynkę na listy i za pomocą programatora TTL i tej strony GUI Generic wgrać to oprogramowanie na Sonoff Basic. Także pierwszą sprawą, tak jak mówię, wybieramy odpowiednią płytkę i teraz ustawiamy dwie rzeczy. Krańcówki. I przechodzimy tutaj dalej. Gdzie my mamy powiadomienia? Mamy tu powiadomienia. I powiadomienia. Dla innych płytek i dla innych zastosowań ktoś mnie pytał o wyświetlacz, no to wiadomo, nie potrzebujemy powiadomień, tylko przechodzimy na wyświetlacz OLED 1306, na przykład ten wyświetlacz. I tutaj wybieramy wyświetlacz. I tak samo podpinamy go pod odpowiednie piny, ale to będzie na pewno w następnym filmie. Tak samo czujnik DHT22, czujnik wilgotności. Ktoś mnie pytał o taki czujnik i jeszcze jakiś był czujnik jeden. Ale to może po kolei. Najpierw skrzynkę na listy i powiadomienia. Czyli wybieramy
pushover i krańcówki. I resztę zostawiamy tak, jak jest wybrane dla tego Sonoffa Basic. Generujemy sobie tą binarkę. Generowanie zakończone i teraz mamy tutaj instrukcję, jak podłączyć urządzenie ESP do komputera za pomocą adaptera USB lub programatora USB, czyli no jest prosta sprawa. Jeśli mamy konwerter TTL, tak jak w moim przypadku, podpinamy go odpowiednio przewodami plus, minus, oczywiście konwerter ustawiony na 3,3 V w odpowiednim miejscu RX, TX, no to wiele razy pokazywałem, jak ja to podpinam, ale bardzo ważna rzecz, ten switch, ten przycisk, który jest na płytce, musimy go teraz wcisnąć. Wciskamy ten przycisk, wkładamy wtyczkę do portu USB z tym konwerterem. Słyszycie, teraz jest włączony. Puszczam switch i instaluję. I tutaj mamy USB serial port COM3 sparowano. Klikam sobie na ten port. Łączę z programem i tu właśnie mamy Install GUI Generic. Wybieram Install GUI Generic. Czy wyczyścić mam erazę, to co było wgrane wcześniej w Basicu. Zaznaczam i daję Next. I tutaj instaluję. I czekamy na instalację. Także bez użycia jakichś dodatkowych programów możemy sobie ze strony wygenerować i zainstalować do Sonoffa Basic nasze oprogramowanie, to co żeśmy po prostu zaznaczyli. Czekamy na 100%. Diody na konwerterze TTL migają, także to jest dobry znak, że wszystko nam się wgra. Mamy 100%. I mamy kompletną instalację. Potwierdzeniem jest właśnie ten obrazek. No i co teraz? Teraz wyciągamy gniazdo z portu USB. Sprawdzamy, czy jest wszystko w porządku. Podpinając zasilanie, tylko same zasilanie do Basica naszego, albo bezpośrednio już 230 możemy podpiąć do płytki, tylko uważajcie na przewody zasilające, jeśli chodzi o 230. Tu możemy sobie już otworzyć
stronę 192, 168, 4.1, ale wcześniej trzeba połączyć się z suplą, z tą naszą płytką. Także mamy to co ustawiliśmy w Sonoffie w GUI Generic przy generowaniu tego naszego softu. Ustawienie urządzenia. I mamy przekaźniki. Przekaźnik jest ustawiony na GPIO 12, bo tak jest w Sonoffie Basic. Krańcówki, przyciski też tak samo ustawiony jest tak jak powinien być ustawiony. Tutaj krańcówki, tylko musimy dodać jedną krańcówkę. Właśnie ta krańcówka będzie do skrzynki na listy. Możemy tutaj sobie włączyć ją na RX na przykład. Zapisujemy. I wracamy do pushover, czyli to jest USRK API token. I nie zawsze jest tak, że od razu nam wszystko zadziała, tylko czasami trzeba ponownie jednak połączyć się z tą suplą, z tą płytką. Zerwie nam połączenie, coś z zasilaniem mamy nie tak, że jeżeli zasilamy to z konwertera, te 3,3 V nam się wypnie, wtyczka z pinu, także no różnie może być. Ustawiamy następne ustawienia pushover, zapisujemy. Ważna sprawa przy konfiguracji, ja zawsze przy konfiguracji robię tak, tu jest przycisk na GPIO 0, ja zawsze ustawiam tak, że wciskając 5 sekund, żeby 10 razy nie klikać, jak chcę ponownie skonfigurować te ustawienia, tylko daję 5 sekund, przytrzymuję switch na płytce Sonoffa Basic i w ten sposób wchodzę do ponownej konfiguracji. Dobra, tyle. Tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Pytania pod filmem. Wszystkiego dobrego.